Profilaktyka, proszę Państwa, jest niezmiernie ważna dla każdego z nas. Dlatego tak istotna jest edukacja i świadomość profilaktyczna. Profilaktyka może zapobiec bardzo często powstaniu choroby, ale może również też i zapobiec jej rozwojowi. Profilaktyka to zdrowy styl życia, to odżywianie, to ruch, to zdrowie psychiczne. Ale również ważne są badania profilaktyczne, które w programach prowadzone są również w naszym szpitalu. Te badania profilaktyczne to kolonoskopia dla pań i panów, badania dla pań typu mammografia i cytologia. Badania profilaktyczne, proszę Państwa, nie bolą, trwają krótko, są niezmiernie istotne i ważne, ażebyście Państwo te badania wtedy, kiedy jest potrzeba, czy co roku, czy co dwa lata, w zależności od wieku, płci, te badania, żebyście przechodzili. Szanowni Państwo, jeszcze raz apeluję, badajcie się, ponieważ badanie może uratować Ci życie.